Cześć, nazywam się Kasia i zajmuję się hodowlą jeży pigmejskich. Chciałam Wam dzisiaj szybciutko opowiedzieć, na czym polega prawidłowa pielęgnacja jeża pigmejskiego. Pierwszą rzeczą, która nasuwa się świeżo upieczonemu właścicielowi jeża, jest kwestia oczywiście kąpieli. Z mojego doświadczenia wynika i bez wątpienia mogę to stwierdzić, że jeże generalnie, poza zapewne nielicznymi wyjątkami, nie lubią kąpieli wodnej. Co za tym idzie, należy też jej unikać. Optymalnie jest raz w tygodniu zapewnić jeżowi możliwość dokonania kąpieli piaskowej. Jak to robimy? W terrarium jeża umieszczamy pojemnik z piaskiem. Najlepiej, aby był to bezzapachowy piasek dla szynszyli. Jest to odpowiedni piasek, który świetnie się sprawdzi w celu wyczyszczenia przestrzeni międzyigłowych na skórze jeża. I w ten sposób jeż ma zabezpieczone swoje czynności higieniczne. Może się niestety oczywiście wydarzyć, że nasz jeżyk bardziej się ubrudzi, na przykład jedzeniem lub odchodami, i wówczas będzie trzeba mu pomóc się wyczyścić, ponieważ kąpiel piaskowa będzie niewystarczająca. Co robię wówczas w pierwszej kolejności? Ja osobiście biorę wówczas takie oto chusteczki nawilżone. Te są z firmy Lolo Pets. Są to specjalne chusteczki do sierści zwierząt. Posiadają w składzie substancje antybakteryjne i świetne substancje czyszczące. Naprawdę fajnie można nimi doczyścić skórę bądź igły jeża, nie narażając go na dodatkowy stres, który się wiąże z kąpielą. Oczywiście mogą się zdarzyć też sytuacje, że jeżyk ubrudzi się bardziej i kąpiel będzie nieodzowna. Wówczas jak się do tego zabrać? Szybciutko bierzemy miskę z wodą. 1-2 cm wody to jest maksimum. Nalewamy do niej letniej wody, najlepiej w temperaturze pokojowej. Rozpuszczamy w niej parę kropli szamponu, maksymalnie jedna łyżeczka takiego szamponu. Szampon doktora Seidla z alantoiną dla szczeniąt jest najlepszy, stosuję go od lat, świetnie się sprawdza. Od razu tutaj należy zaznaczyć, że szampony dla niemowląt się nie nadają, mają zbyt intensywne składniki i zbyt ostre środki czyszczące. Jeże na to reagują alergicznie, zapach bardzo im nie odpowiada, także ich należy unikać. Jak to robimy? Rozpuszczamy ten szampon w misce z wodą, lekko spieniamy, umieszczamy w niej jeża. Zagarniamy go delikatnie, cały czas asekurując jego głowę, nosek i uszy. Bardzo ważne, aby woda nie dostała się do uszu, ponieważ może to doprowadzić do zapalenia ucha. Opłukujemy jeża, jego igły, tak aby pokryły się pianą. Możemy pomóc sobie taką oto szczoteczką, lekko zczesując już namoczony, rozmoczony najlepiej wcześniej brud. Jeżyk może sobie chwileczkę pobrodzić w takiej misce. Wyciągamy go następnie, umieszczamy na dnie pustej wanny, po czym wylewamy mydliny, nalewamy ponownie wody czystej, już bez płynu. Umieszczamy tam jeża, leciutko opłukujemy, cały czas asekurując nosek i uszka. Wyciągamy jeża na ręcznik, możliwie delikatnie osuszamy. Niestety wiem z doświadczenia, że osuszenie ręcznikiem jest niewystarczające i jeżeli nie dosuszymy jeża suszarką z letnim nawiewem, to niestety w przestrzeni międzyigłowe, w pozostałą tam wilgoć, wdadzą się resztki trocin, ściółki, innego żwirku i będzie sprzyjało to namnażaniu się bakterii. Więc porządnie suszymy jeża. Jeżeli stwierdzamy już wcześniej, przed kąpielą lub nawet po, że nasz jeż ma bardzo suchą skórę, będzie należało ją nawilżyć. Jak to robimy? Najlepiej do tego celu użyć środka Hydrospray, również doktora Seidla. Testowałam już różne środki, natomiast ten nie jest to środek oleisty, jest to środek łagodnie nawilżający, szybko się wchłania, nie pozostawia tłustego filmu, do którego następnie przylepiałby się brud, też sprzyjając namnażaniu się bakterii. Dzięki temu również nie oblepia skóry, nie tworzy tłustego filmu, skóra może oddychać. Jeżeli natomiast użyjecie preparatu tłustego, olejowego typu oliwka, który zdecydowanie odradzam, pamiętajcie, aby jeża potem dzień czy dwa później umyć, ponieważ do tego tłustego filmu przylepią się resztki odchodów, żwirku lub po prostu martwy naskórek
i może dojść do zapalenia skóry, co będzie się niestety wiązało z koniecznością wizyty weterynaryjnej i pomocy takiemu jeżykowi. Kolejna bardzo ważna kwestia to obcinanie pazurków. Najlepiej użyć do tego cążek dla skórek dla ludzi. Dlaczego? Jeżeli postanowicie użyć takich oto cążek typowo dla zwierząt, wydają się być malutkie, jednak w rzeczywistości nie są aż tak drobne jak łapki jeża. Paluszki jeża są bardzo blisko siebie osadzone i łatwo po prostu je uszkodzić. Dlatego zdecydowanie polecamy tutaj cążki do skórek dla ludzi. Tutaj Raven zdecydowała się Wam zaprezentować swoją kąpiel piaskową. Już to wyszła, dzięki temu będę mogła Wam pokazać, jak należy zabrać się do obcinania tych pazurków. Łapiemy jeża w ten sposób, tyłem do siebie i próbujemy uchwycić pazurki w ten sposób. Najlepiej wspomagając się jasnym światłem, będziemy mogli spostrzec, gdzie kończy się tkanka łączna, a zaczyna pazurek. Tutaj kierujemy się zasadą im mniej, tym lepiej. Czyli lepiej zostawić za długie pazurki niż za krótkie i uszkodzić tkankę łączną, ponieważ taki zestresowany jeżyk przy następnym zabiegu będzie bardzo protestował i znacząco utrudni nam to cały proces. Na koniec chciałam Wam jeszcze polecić środek do nawilżania skóry jeża, ale od wewnątrz. Taki środek, olej z łososia, dodajemy do karmy raz w tygodniu. Jedną pompkę wyciskamy na jedzonko, jeże bardzo chętnie to jedzą i dzięki temu możemy darować sobie nawilżanie zewnętrzne.